Cześć. Stosunkowo niedawno opowiadałem Wam o zapachu Tom Ford Costa Azzurra. A jestem dzisiaj tutaj po to, żeby opowiedzieć Wam o nowości. Tom Ford Costa Azzurra Parfum, czyli najnowszej podróży olfaktorycznej, w którą Tom Ford nas zabiera. Lazurowe wybrzeże, Sardynia, klimaty słonego morskiego wiatru, który całuje Twoje ciało. Czy to wszystko faktycznie jest w tym zapachu? Czy to tylko marketingowa ściema? Zostańcie ze mną, to się dowiecie. Jak już kiedyś ustaliliśmy, najbardziej popularną rodziną olfaktoryczną wśród zapachów dla mężczyzn jest rodzina Fougère. Tym samym Tom Ford Costa Azzurra należy do rodziny Fougère, natomiast Fougère cytrusowe, to znaczy ta zieleń, którą tutaj mamy, wynikająca z ogromu lawendy, ziół, drzew, została ściągnięta przez cytrynę troszeczkę w inną stronę. Może odrobinę sportową, ale ciągle elegancko. I teraz, o wersji DP Wam dzisiaj nie będę opowiadał, bo już kiedyś Wam mówiłem o tym zapachu, możecie wrócić do tego filmu, podepnę Wam tutaj gdzieś u góry kartę, żeby łatwiej było go znaleźć. Natomiast skupimy się dzisiaj na wersji zamkniętej w złotym flakonie. Już pomijam fakt, że flakon jest piękny. Ja w ogóle lubię tą formę flakonu. Taka szkoła trochę art deco, lata 20, ryflowane szkło. Fajny, ciężki flakon. Kolor złoty tego flakonu mówi nam już o samej esencji, która jest zamknięta w środku. Czyli mamy najlepsze składniki, ale połączone w tak niesamowicie dopieszczony sposób, że chce się z tym zapachem spędzić dużo, dużo czasu. I coś, słuchajcie, faktycznie w tym jest. O ile wersja EDP jest świeża, lżejsza, mamy tutaj dużo takiego fajnego, słonego wiatru, o tyle w tej wersji, w wersji Parfum, dodatkowo znajdziemy olejek mirtowy, ale jest też słona ambra. Tym samym mamy takie wrażenie oczywiście wyniesienia zielonego, natomiast to wszystko jest oplecione ciepłym, ale zarazem słonym wiatrem. Bardzo fajne wrażenie zostawia ten zapach na skórze, powiem Wam szczerze, i znając doskonale wersję EDP, używając jej już jakiś czas, miałem jeszcze wersję z kolekcji Private Blend, ona była w takim lazurowym flakonie, więc znam ten zapach doskonale od lat kilkunastu. Myślałem, że już naprawdę nie da się nic lepiej zrobić z tym zapachem, natomiast dodatek słonej ambry i tego olejku mirtowego, mówiąc kolokwialnie, robi niesamowicie dobrze w tym zapachu, z tego względu, że on ucieka nam z takich klimatów morsko-cytrusowych, bardziej takie zaciszne, zatoczkowe, bym powiedział, miejsca, gdzie możemy faktycznie walnąć się na leżeczku, chłonąć słońce i odpoczywać. I faktycznie ten zapach taki jest. On jest idylliczny, on jest eskapistyczny. I to, co na początku powiedziałem, czy to jest bełkot marketingowy tylko i wyłącznie? Absolutnie nie, to nie jest nagonka marketingowa. Dla mnie ten zapach, jak go wącham, taki właśnie jest. Ja jak poznaję zapachy, bardzo często je poznaję jeszcze nie z takich finalnych flakonów, tylko gdzieś tam dorywam próbki, zanim trafię do ostatecznych opakowań. I poznaję te zapachy troszeczkę wcześniej. I powiem Wam szczerze, że nie znając jeszcze historii, nie znając do końca nut, byłem sobie w stanie wyobrazić, czym ten zapach jest konkretnie zainspirowany. Którym miejscem na lazurowym wybrzeżu on jest zainspirowany, do którego miejsca nas zabiera. I to jest niesamowite w zapachach Toma Forda, każdym praktycznie, bo i kolekcja Signature, i kolekcja Private Blend jest bardzo taka przenosząca nas, taka opowiadająca. I to jest świetne, bo czasami jest, wiecie, tak, że wstajemy rano, nic nam się nie chce, totalna handra, ale mamy zapach, który jest w stanie nas przenieść w miejsce, w którym byśmy właśnie chcieli być. Otworzyć nam wspomnienia, które poprawią nam nastrój, wywołają uśmiech na naszej twarzy. Skoro się tak dzieje, czemu mamy z takich produktów nie korzystać? I ten zapach jest po prostu idealnie skomponowany. Dla kogo? Myślę, że zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Natomiast gdybym miał wybrać dla kobiet zapach, raczej bym się skłaniał w tą nutę, w wersję EDP, z tego względu, że ona jest troszeczkę taka świeższa, lżejsza. Natomiast w tym wypadku mamy więcej tych nut drzewnych, on staje się cieplejszy, nieco tęższy, ten słony wiatr jest zagrzany, ale jest zjawiskowy naprawdę. Więc jeżeli znacie wersję EDP, albo jeżeli nie znacie wersji EDP, a chcecie zacząć swoją przygodę z Tom Ford Costa Azzurra, to polecam Wam bardzo gorąco Tom Ford Costa Azzurra Parfum, bo naprawdę jest niesamowity.